Szczecinianie przyzwyczaili się do faktu, że w mieście nowoczesnych pojazdów przybywa. Tym razem w środę o nowy tabor wzbogaciła się spółka autobusowa Dąbie. Dzisiaj spotkaliśmy się z tego względu, że przyszły do spółki w Dąbiu następna partia nowych Solarisów. Jest to 7 sztuk Solarisów. Poza tym jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony również przetarg na zakup kolejnych autobusów. Będzie to 8 autobusów. Dąbie posiada teraz 49 autobusów Solaris. Natomiast spółka Klonowita czeka obecnie na 8 nowych pojazdów. Kto zajmie się produkcją taboru, zadecyduje przetarg, w którym biorą udział dwie firmy. Znane szczecinianom Solaris oraz MAN. Choć autobusy przyzwyczaiły nas już do swojego wyglądu, to jednak z każdym nowym zamówieniem pojawiają się nowości i udogodnienia. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy też o systemie informacji miejskiej, już te nowe autobusy są wyposażone w informacje. Proszę zwrócić na przód autobusu herb Szczecina, bok autobusu, jeżeli mówimy o nazwie spółki, już nie mówię tutaj o kolorystyce, która jest charakterystyczna. Jeżeli mówimy o wnętrzu autobusu, to całe wyposażenie, począwszy od alkomatu, kierowca wsiadając bada się alkomatem, czy jest trzeźwy. Autobusy posiadają także biletomat, monitoring, wyświetlane nazwy przystanków, a także podświetlane od zewnętrznej strony wejście do pojazdu. Koszt zakupu jednego autobusu wynosi około 1 200 000 zł.